uważam, że ta propozycja, którą się teraz przedstawia, ona podobnie jak poprzednie, no jest wzięta z kapelusza. Ja co prawda nie dysponuję takim aparatem, jakim dysponuje Urząd Miejski, ale dysponując, udało mi się wyciągnąć od dwóch oferentów, którzy stawali do przetargów, ich kalkulacje. Przypominam Państwu, że to, co miasto wzięło jako do kalkulacji, okazało się o 30-40% wyższe od tego, co ostatecznie wyłonił przetarg. Także to, że nie było, miasto kalkulowało, że to muszą być stawki 50 zł i 36, ostatecznie się okazało, że stawki mogłyby być z powodzeniem o 30-40% niższe, ponieważ oferenci stający do przetargu na wywóz śmieci zaoferowali zdecydowanie mniej niż proponowało miasto. I wtedy już należało się zapytać, że coś w tych miejskich kalkulacjach musi być, stać na głowie, no bo trudno sobie przypuścić, żeby stający do przetargu no, nagle złożyli oferty poniżej kosztów, które wyliczyli. Pod wpływem nacisków wtedy łaskawie obniżone, zgodzono się obniżyć na 28 zł. Natomiast między nami mówiąc, z tych danych, którymi ja nawet dysponowałem, ale którymi miasto też przecież dysponuje, wynika, że w całości ten koszt byłby pokryty i to z zyskiem i z wszystkimi danymi, gdyby te śmieci kosztowały nawet 22 zł. No taka była nasza tak pozycja. Było, tak de facto to wynika z kalkulacji przedstawionych i złożonych przez tych, którzy stawali do przetargu, przy czym obaj dostali, to byli akurat jedni z tych, którzy wygrali tam te sektory czy rejony. W związku z tym, to co obecnie się proponuje, to też jest wzięte z Księżyca. Niech miasto, niech inicjator tej uchwały przedstawi solidne kalkulacje, na których te ceny opadły.